Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Aby zaprezentować swoje instrumentalne umiejętności, przyjechali do Sułkowic z różnych zakątków Polski. Już po raz trzeci Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Oskara Kolberga w Raciechowicach zorganizowała bowiem ogólnopolski konkurs skrzypiec i altówki Antoniego Cofalika. Zarówno przesłuchania, jak i koncert finałowy miały miejsce w Sułkowicach, w zewnętrznym punkcie nauczania szkoły. W tym roku mamy 106 uczestników, którzy przyjechali na konkurs z całej Polski. Uczestnicy będą przesłuchiwani przez wspaniałych jurorów pod przewodnictwem pani profesor Małgorzaty Skorupy. W tym roku mamy również honorowego jurora konkursu, jest nim Daniel Stabrawa, wspaniały skrzypek, kameralista, koncertmistrz i solista filharmoników berlińskich. Uczestnicy przygotowują repertuar Antoniego Cofalika, patrona naszego konkursu, oraz innych kompozytorów polskich. Konkurs nasz cieszy się dużym uznaniem i renomą w Polsce, o czym świadczy duża ilość uczestników. Za każdym razem mamy ich ponad 100. Dla Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Raciechowicach konkurs jest bardzo ważnym wydarzeniem, bowiem promuje nie tylko naszą szkołę, województwo małopolskie, ale przede wszystkim daje naszym uczniom możliwość zdobywania doświadczeń, konfrontacji z najlepszymi uczniami z całej Polski. Dla nauczycieli jest to też możliwość wymiany doświadczeń, spotkania się i porozmawiania w profesjonalnym gronie. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom wydarzenia, sponsorom, organizatorom, współorganizatorom, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć. Masa pracy wykonana przede wszystkim przez naszych nauczycieli, głównie przez panią Klaudię Dzierzę-Górecką, która jest odpowiedzialna od samego początku za organizację tego konkursu. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.